12 listopada zostały zainaugurowane 23 Dni Klemensowskie w Ustroniu. Wszystkie spotkania odbywają się w Czytelni Katolickiej. W czwartek 14 listopada miała miejsce prelekcja pod tytułem Zdrowy tryb życia seniora. Było to spotkanie z dr Ewą Sitkiewicz oraz dr Magdaleną Siedloczek. Jestem z tą czytelnią związana już od dużo lat. Praktycznie od samego początku zaczęliśmy tutaj za poprzedniego proboszcza, księdza Antoniego Sapoty, który właśnie tę czytelnię wybudował, stworzył dla tego obrazu. Ja to chyba wspominałam już, bo ten obraz kiedyś był jako kurtyna w dawnym kinie, a potem to było w muzeum w Wiśle, no i tam potem to było schowane i w fatalnym stanie, po prostu robili tam porządki, no i chcieli się tego pozbyć i dali to, bo to jest nasze, księdzu proboszczowi. Więc on to, no i proboszcz właśnie mówi, no trzeba wybudować, jak to odnowił, to trzeba wybudować czytelnię. No początkowe dni klemensowe były jeden, dwa chyba w kościele, bo tutaj jeszcze nie było tego, no ale potem już tradycyjnie przeszliśmy do czytelni, chociaż czasami jakiś koncert jest po prostu w kościele. W tym roku nie mamy koncertu, no ale my zawsze staramy się jakiś fragment listu świętego Klemensa wykorzystać i wydaje mi się, że w tym roku też był taki, no na dzisiejsze czasy, o Panie miłosierny i pełen litości. Odpuść nam niegodziwości i grzechy, nasze błędy i niedoskonałości. Więc do dzisiejszych czasów jak najbardziej pasuje. Gabriela Pająk już w tamtym roku nam tutaj proponowała, ale potem mieliśmy tutaj dni klemensowe poświęcone Panu Zmarłemu, Panu Judyckiemu. No i teraz i ona jeszcze jedną koleżankę zaproponowała. No i to był taki pewien dzień, pełny, po prostu pewny program. Potem widziałam na Facebooku rozmowę z Mateuszem Bieleszem na temat filmu, a ja go znam praktycznie od dziecka, więc zaproponowałam mu, żeby to był jeden punkt. No i zgodził się i mieliśmy wczoraj. Bardzo dużo ludzi przyszło. No a pani doktor, ja to też ją znam od dziecka, malutka taka dziewczynka, no i też mówię, skoro zawsze mamy lekarza, to zrobimy takiego młodego lekarza, ale jest jeszcze tutaj pani doktor, która z nią będzie. A tak nam się złożyło, że temat jest poświęcony seniorom, a dzisiaj jest Dzień Seniora, więc coś tam, ktoś tam działa z nami. No i jeszcze mamy jutro taki ciekawy dzień, bo Sylwia Hosbourne Cieślar, nasza parafianka też, jest wolontariuszką w Caritasie, pracuje. No i ona kiedyś miała taką ciekawą rozmowę na Facebooku dotyczącą właśnie sytuacji, jaka tam jest. No i też zaproponowałam, że to może zainteresować tutaj ludzi, no i przyszła. No i to wszystko. Msza święta odpustowa, 12, znaczy się o godzinie 12. I też ciekawie będzie, bo będą to Stowarzyszenie Misji Afrykańskich przedstawiciele. I już wczoraj proboszcz zapowiadał, że kazanie będzie tam ten szef, a będzie dwóch młodych. I jeszcze jakieś panie, które będą tam zbierać na misję, no i także to będzie takie ciekawe.
Znajdujemy się tutaj w związku z dniami klemensowymi, co roku organizowanymi w tutejszej parafii. No i w związku z tym jest też spotkanie, jak co roku, z lekarzem. Tym razem będę to ja i pani doktor Ewa Sitkiewicz, specjalista chorób geriatrii. I chcemy opowiedzieć o tym, jak zadbać o siebie w takim wieku senioralnym, żeby jak najlepiej przeżywać swoją starość, ten wiek podeszły, jak zadbać o swoje ciało i o swój umysł. Różne organizacje wyznaczają ją troszeczkę inaczej, no ale gdzieś tam ten wiek 60-65 lat mniej więcej jest postrzegany jako taka granica wieku senioralnego. Takie najważniejsze w dbaniu o tym zdrowie, myślę, jest kilka rzeczy. Mianowicie, no przede wszystkim aktywność fizyczna i dieta, dbałość o swoje choroby przewlekłe, o to, żeby być w kontakcie z prowadzącym lekarzem, żeby tych chorób nie zaniedbywać, ale też relacje społeczne, o to, żeby dbać o relacje z osobami bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, żeby nie zostać w tym wieku podeszłym samemu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.